Nie pamiętam już, czy w ostatnim materiale poszła ta informacja. Wiecie Państwo, jakie jest moje zdanie odnośnie sytuacji w Palestynie. Premier Benjamin Netanyahu uratował swój fotel, uratował być może wolność. Ludzie wychodzili na ulicę, tam było łamane prawo. Pewnie znieśliby te rządy, ale Hamas zaatakował. Hamas, zanim zaatakował, wycofał swoje dzieci, tak? A ludzie giną. Przewidzieliśmy to wszystko, mówiliśmy, że tak będzie, tak się stało. Jaka korzyść dla Palestyńczyków, którzy tolerowali Hamas we własnym kraju, czyli agenturę izraelskiego Mossadu? Jaka korzyść? Europa wstrzymuje wszelkie programy pomocowe dla Palestyny. Ludzie giną. Zaraz Państwu przekażę szokujące informacje. Świat zwariował. Takie nagranie chodzi po internecie. Amerykańska jakaś pisarka lży kobietę, która gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych wywiesiła palestyńską flagę. Życzy jej, żeby ją i jej dzieci ktoś gwałcił na ulicy. Pisarka, proszę Państwa, i to taka uznana w Stanach Zjednoczonych. Tak marzy mi się, żebyśmy mieli właśnie taką wpływową diasporę na świecie. Proszę Państwa, z poziomu rządu można to bardzo łatwo zrobić. Bardzo łatwo, uwierzcie mi. Te rządy po prostu nie chciały. Chciały zawsze, żeby Polonia to tam jakieś wyrobnicy tylko byli, margines. Że gdy doszłoby do takiej sytuacji, w przypadku Polski, to ta pisarka amerykańska żarłaby się za Polaków. Bo to jest trend i bo to się by opłacało. Marzy mi się, żebyśmy doszli do takiego poziomu, żebyśmy byli tak wpływowi, żeby nawet nie byle kto, tylko nawet osoby znane, uznane, za Polaków to się dały pokroić. Przedstawiciele Hamasu, jak już się stało, jak już popełnili błąd i zaatakowali Izrael. Proszę Państwa, jeszcze żeby go zaatakowali tak, żeby świat nie widział, co oni tam robią. Ale sami bojownicy Hamasu nagrywali różne bestialskie czyny. Po co bojownicy Hamasu nagrywali na przykład złapaną obywatelkę Izraela, nie pamiętam, czy to już była wojskowa, czy nie wojskowa, miała w każdym razie cywilne ciuchy i ją z bagażnika wyciągali i wsadzali na tylne siedzenie, miała wyraźnie zakrwawione krocze, aż przez spodnie było widać. Świat zobaczył, jak ją za włosy ciągnął. Po co to było? Po co Hamas pokazywał te bestialskie czyny w stosunku do zabitych Izraelczyków? Po co to nagrywali w ogóle? Palestyńczycy też się muszą zastanowić. Po co im ten Hamas i do czego ich to prowadzi? I tak samo w Polsce, proszę Państwa, są różne radykalne organizacje, nawet partie niektórzy zakładają. To oni się niczym nie różnią od właśnie Hamasu i Azowców. Niczym się nie różnią. Po to są, żeby ktoś ich kiedyś mógł wykorzystać. Nawet są sponsorowani. Ja słyszałem, że tam nawet wpłaty idą po 10 tysięcy dolarów. Podobno od Polonii. To się w głowie nie mieści. To po to ktoś dba o nich. Popełniają setki przestępstw. W ogóle zachowują się jak przestępcy. Po to ich się hoduje, żeby później można było o nas jak o Hamasowcach, jak o Azowcach. Nie powinniśmy tolerować, tak jak Palestyńczycy nie powinni tolerować, bo to doprowadziło do tej tragedii i będzie jeszcze gorzej. To samo dotyczy Ukraińców. Tolerowali Azow. Jak będziemy tolerowali tych radykalistów, którzy tam zabijają baknetami, dźgają, tak, to proszę Państwa, to nieważne, że to jest tylko margines. To nieważne, że my się później powiemy, że my się z tym nie zgadzamy. To już się stanie, już jest po nas. I dziś, gdy Hamas doprowadza do tragedii narodu palestyńskiego, bo Żydzi tylko czekali na taki pretekst, ja to uważam, że sami to wystymulowali, to nagle przedstawiciel Hamasu mówi, że są otwarci na rozmowy pokojowe z Izraelem. Proszę Państwa, to już się nie da. To się stało. To dzieci tak mają. Dzieci tak mają. Że gdzieś tam się
znęcają nad kimś, a potem mówią, dobra, dobra, przyjdzie rodzic w obronie, czy jakiś starszy kolega w obronie, a oni mówią, dobra, dobra, już się nie, już rozejm, rozejm. To dzieci tak mają. Proszę Państwa, no, jesteśmy ludźmi dorosłymi, dlatego mamy prawa wyborcze. Dlatego dzieci nie mają praw wyborczych, ale niektórzy cały czas jak dzieci. To jest bardzo ważne, co ja mówię. Potem będziemy mieli do kogo pretensje? No oczywiście, że do nich, tak, ale też i do siebie, że biernie się przyglądaliśmy, a nawet nie nas tam pomogliśmy. No bo tak ładnie powiedział, bo oprócz tych przestępczych działalności, no to od czasu do czasu coś fajnego powie i to nas łapie za serce. Tu kolejny utwór, Mezo, raper Mezo. Saddam to skurwiel, ale to nasz skurwiel. Nie, proszę Państwa, skurwiel to skurwiel. Koniec, kropka. Nie można się utożsamiać z kimś takim, bo potem będzie bieda, potem będzie płacz. Tak, dziś rozejm. No trudno, stało się. Palestyńczycy mają przerąbane. Kolejna fala uchodźców.